Gotowe. Dzień dobry, witam wszystkich w nowym odcinku. Dzisiaj jedziemy na Poland Rock. A dzisiaj jesteśmy w pewnym Dream Teamie. Nie przedstawiłem wam naszych kierowców. Jacek. Dzień dobry. Piotrek. Witam. To nie jest tak, że jako zespół wynajmujemy busa, po prostu wynajmujemy kierowcę, tylko z Jackiem jeździmy już od lat 11. Z Piotkiem też byliśmy na kilku trasach. Dzisiaj mamy inny setup. Dzisiaj jedziemy tym i tutaj będą graty, a zespół będzie jechał tym. Dzisiaj normalnie merolem. Najważniejsza rzecz w trasie. Podusia do spania. Dobra, jedziemy. Na Woodstock. No dobrze, pora zjeść. Pyszności na śniadanko. Będzie jadł zadowolony. Om nom nom. Dobrze, to jest taki moment, że trzeba wykorzystać to, czyli idziemy spać. No mamy problem, ponieważ okazało się, że jest chyba wypadek. Długi korek. Idziemy sobie właśnie od naszego busika. No jakiś kilometr przed nami coś się zadziało. Dobrze, że mamy zapas, bo zapas czasu, bo inaczej byśmy się spóźnili. Andrzej gdzieś tam pognał na przód korka, żeby sprawdzić, co się dzieje, a korek się rozkorkowuje i musimy go zgarnąć po drodze. Skakuj, skakuj, skakuj! Warto robić przerwę w podróży. Właśnie po kilku latach współpracy z Andrzejem, naszym dźwiękowcem, zorientowałem się, że Andrzej ma naturalnie najbiersze zęby w branży muzycznej. Pokaż zęby. Nie. Dojechaliśmy do biura przepustek, będziemy odbierać przepustki. Co teraz będzie robione? Palec w tyłek. Prawie. Patyczek w nos. Testy covidowe. Patyk w nos. Czekamy teraz na wyniki kilkanaście minut i jeżeli nikt nie będzie zainfekowany, no to ASP Poland Rock stoi otworem i wtedy bijamy na teren festiwalu. A few moments later. Jest, dobrze, można grać. Dziękuję. No dobrze, jesteśmy na miejscu. To jest nasza scena, nasz namiot, ASP. Fajnie. Cześć. Tylko cześć. Cześć. Się okazuje, że graty mamy już rzucone. No i ja to lubię. Cześć. Siema. Maciek. Maciek. Cześć, miło poznać. Obejdziemy sobie teraz teren, pokażę wam, co tutaj w ogóle się dzieje. A się dzieje dużo. Jak się scena podoba? Taka o wiele bardziej koncertowa niż pierwsza ASP, który graliśmy 3 lata temu, nie? Tak, fajna, taka, kolorowa. Robi wrażenie. No i sam namiot myślę, że jest na ile? Na 4-5 tysięcy ludzi, także myślę, że może być naprawdę super. Słuchajcie, no generalnie mam wrażenie, że fakt, że w tym roku są tylko dwie sceny, festiwal jest zmniejszony, zadziała troszeczkę na naszą korzyść, ponieważ my gramy tak naprawdę po zakończeniu grania na dużej scenie, gramy o 2 w nocy dzisiaj. A scena duża gra chyba do 1:30, więc de facto wszyscy, którzy będą chcieli się dalej bawić, powinni być tutaj. Zajebistej jakości ekran w ogóle. Jest rzucona grafika naszego backdropu i wygląda no bardzo realistycznie. Pokażę wam, jak taki ekran wygląda z tyłu. Zobaczcie, ile tutaj jest tak naprawdę telewizorków połączonych ze sobą. No także słuchajcie, taki ekran z tyłu wygląda mniej więcej tak. Ile tu jest tych paneli połączonych? Wiesz może? Nie wiesz? Jedno światełko czerwone to jest jeden panel? Jeden panel, tak. No zaraz się policzy.
Dzięki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wygląda na to, że jest tutaj ponad 300 paneli. Każde to światełko to jest jeden panel. O. Całkiem fajna i droga zabawa. Od 21 możemy hałasować. Na razie my sobie wszystko podepniemy, co należy do nas, bo mamy sporo tych gratów, które trzeba opiąć. I czekamy na ekipę firmy, która opera za nagłośnienie. Idziemy sobie zobaczyć backstage. Jedynka tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Szanowanko. Nie ma kawy? Jest kawa, dobra. Bardzo ładnie nas tutaj ugościli. Wjechało właśnie żarełko, kolejne przekąski, także szacun. Właśnie na scenie występuje zespół Pearl Jam. Bez Pearl. I'm a rolling stone, bound to roam. Come the morning, or I'll be gone. W ogóle mamy golden hour w pełni. No pięknie to wszystko wygląda, muszę przyznać. Za jakąś godzinkę, półtorej słońce zajdzie. Po prostu wszystko jest złote w tym momencie. Już okoliczności są cudowne, nieprawdaż? Prawdaż. Jak nastrój dzisiaj? Bardzo dobrze. Okazuje się, że też gramy przy samiutkim polu namiotowym, także powinno być git. Dobra, pora ruszyć na scenę i robimy próbę. Andrzej stroi system, sprawdza sobie na razie na cicho w miarę wszystko, a my czekamy tutaj na scenie, żeby móc zacząć robić hałas za jakieś 25 minut. Żaden porządny festiwal nie obędzie się bez problemów technicznych. Generalnie nie działają nam klawisze i nie działają nam pady perkusyjne. Pewnie coś na przelotach pomiędzy stołem dla telewizji, a stołem naszym. Siedzimy, czekamy. Będzie dobrze. Zwykle coś nie działa, nie? Dobra, problem rozwiązany. Działamy. Nie wiem, co się stało, ale wszystko gra. Dobra. Nasz riser w ogóle wyjeżdża. No i tym sposobem cała scena wyjechała ze sceny na riserku. Tak to się właśnie odbywa. Muszę uciekać, bo się nie zmieszczę. Idziemy jeszcze na strefę prasową, bo ktoś z nami chce przeprowadzić wywiad. Nie wiem kto, ale się za chwilkę przekonamy. No zaczyna to trochę przypominać ten właśnie stary Poland Rock. W tym momencie właśnie na scenie dużej gra Bokka, z którą mieliśmy grać trasę w zeszłym roku. Wyjątkowo jakoś wydaje mi się, że pasujemy z Bokką jako zespoły z jednego line-upu. Ujmę to krótko, tam na dużej scenie jest w tym momencie Vixa. Dobrze, i po wywiadzie dwie godzinki chillu i gramy. Niestety jak jest koncert o drugiej w nocy, to takie rzeczy się dzieją też. 25 minut do podmianki, także pora się przebrać. Właśnie przypomniała nam się tradycja, którą wdrożył nam Andrzej Dziadek. Mianowicie mocna rozgrzewka przed koncertem. Pora grać. No i standardowo tak wygląda człowiek po koncercie, tak wygląda drugi człowiek po koncercie. W stołku w ogóle nic nie widać, po przemku troszkę widać jednak. Także trochę się zmachaliśmy, idziemy teraz do ludzi
robić fotki. No i dobrze, i fajnie, i bardzo dużo ludzi było. Super, bardzo wam dziękujemy. A teraz się pakujemy i jedziemy do hotelu. Że kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda scena po ostatnim koncercie danego wieczoru, gdy zgasną światła i nie ma już nikogo na publice, nikt nie bije braw, nikt nie klepie po plecach. Taki los. Żartuję. No dobrze, siadamy, jedziemy do hotelu. Pora spać. No i dobra, wykąpany, słuchajcie. Jest 6 rano, idziemy spać. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!